Nie, no. Piast Gliwice godnie pożegnał swój stary stadion, wygrywając w tym ostatnim meczu na Okrzei z Wartą Poznań 4-0. Wynik tego spotkania w 22 minucie otworzył Maicon. Brazylijczyk rozegrał świetne spotkanie, zaliczył też asystę i po nim podyktowany był rzut karny. Wszystkim kibicom za to, że w taką pogodę wybrali się na to spotkanie. Tam jakaś przebitka była, chyba Romek jakoś przebił piłkę, taka lekko wycofana na 10 metrze, akurat tak w długi słupek przymierzyłem, no praktycznie idealnie w okienko piłka wpadła. Хорошо было, и будем так и всегда делать, потому еще много мяч, и будем, конечно, сделать как сегодня. Ну, я знаю, но для клуба, для города это очень хорошо, новый стадион здесь. Władzarzowi naszego miasta i panu prezesowi, panu prezesom, prosimy o sfinalizowanie tej umowy. Wartość inwestycji to około 54 milionów złotych. Termin wykonania około roku. Stadion powstaje w tym miejscu, gdzie istniejący. Ma mieć wielkość 10 tysięcy miejsc. Z możliwością w przyszłości, jeżeli będzie taka potrzeba, rozbudowy stosunkowo łatwiej do 15 tysięcy miejsc. Do tej pory w pierwszej lidze Piast radzi sobie doskonale. Myślę, że ma dobrą motywację do tego, aby utrzymać poziom tak, aby w momencie, gdy stworzone zostaną lepsze warunki do gry u siebie, wrócić do ekstraklasy i wtedy będziemy mieli komplet szczęścia, czyli drużynę w ekstraklasie i nowy stadion. Będzie pierwszym chyba stadionem na Śląsku, który będzie wybudowany od podstaw i będzie spełniał wszelkie wymagania UEFA w tym zakresie. I to jest szansa dla miasta. Myślę, że duża szansa, bardzo duża szansa również dla klubu, żeby ten klub właśnie w historycznym jak gdyby sposób, w takim momencie wszedł na nową, do nowej ery, prawda? Jest to duża szansa po to, żeby rozwinąć ten klub, żeby marketing poprawić, żeby uzyskać nowe źródła finansowania poprzez nowoczesny obiekt. To jest olbrzymia szansa dla klubu. Zapraszam do wbicia pierwszej łopaty, do roboty, tak. Podoba mi się, jest ładna.
Jest Magda, budujemy nowy stadion w Gliwicach. Zaprowadzi pani swojego wrocławskiego? Zaprowadzę albo sama pójdę. Jurek Wojewódzki, widzi mi ciężko pracuje. Co Jurku tutaj robisz? Możesz się zapytać? No, wspaniała współpraca z Piastem spowodowała to, że ten materiał, który tu widzisz, z tego boiska możemy odzyskać na budowę nowego takiego obiektu. Akurat dostaliśmy teren Nawaryńskiego. Morowski Ryszard, kierownik budowy. Proszę powiedzieć, co do tej pory zostało zrobione na stadionie Piasta? No, roboty wyburzeniowe prowadzimy w tej chwili. Rozbieramy trybunę wschodnią. Wylane są tak zwane chudziaki pod montaż zbrojenia i przygotowanie tych stóp fundamentowych. To już ostatnie chwile starego stadionu przy ulicy Okrzei, który od 45 lat był areną zmagań piłkarzy gliwickiego Piasta. Przychodzące tu codziennie grupy, całkiem duże grupy ludzi z radością obserwują to, co się dzieje na tym stadionie i nie mogą się już doczekać nowego obiektu, na którym będą mogli dopingować piłkarzy gliwickiego Piasta. Witam Państwa bardzo serdecznie. Myślę, że wielu Gliwiczan długo czekało na ten dzień. Była to trudna budowa z wieloma różnymi naciskami, perypetiami. Super. Witamy, pan Ryszard Bajtka dzisiaj widzę, zwiedza ten nowy stadion. Tak jest. Pamięta pan oczywiście pierwszy stadion, na który pan grał? Nie. Są jakieś porównania? Ach, to nie ma porównań w ogóle. Tak, najlepszy klub. Mamy nadzieję, że wyjdziemy z pierwszej ligi. Tak, jest gitar. Będziecie chodzić teraz na mecze? Możliwe. Podobał się nowy stadion? Tak. Czemu się najlepiej podobał? Teksesła, ten napis Krychikę. A, napis Krywice, tak? Tak. Oczywiście na mecze będziecie chodzić? Tak. Będziemy chodzić na mecze Piasta. I cieszę się, że Gliwice będą mieli nareszcie stadion z prawdziwego zdarzenia. Musi się podobać, bo on jest po prostu zamkniętą bryłą. Stały kibic. Tak, wspieramy całą grupą, bo pracuję w Gliwickich Zakładach Urządzeń Technicznych. Zawsze idziemy całą grupą. Chyba nie. Zostaniemy na starym miejscu. Stały kibic Piasta, jak poznajemy, zawitał dzisiaj na dni otwarte. Jakie wrażenie? No, Europa zawitała do Gliwic.
Tego i wiele osób wskazywało nas na walkę, czy to utrzymanie, czy ośrodek tabeli, ale już po pierwszej rundzie było widać, że stworzył tu się zespół, stworzył się kolektyw, spotkała się grupa zawodników, którzy wiedzą, czego chcą, których wspierał trener, cały sztab trenerski, grono ludzi, które nam zaufało. Na pewno chcielibyśmy im również podziękować, bo dzięki nim zrobiliśmy ten awans, nie ma co ukrywać, bo zrobiliśmy to kolektywem, zrobiliśmy to całym klubem. No i na pewno z niecierpliwością czekamy na te pierwsze mecze w Ekstraklasie, bo na to zasłużyliśmy sobie. Ja Ruben Bamba. Dzień dobry! Lamy kapelo! Thank you.
Ola. Jaki wynik dzisiaj? Winner. Wygramy. Thank you.
jest nasze Okrzej. To jest nasze Okrzej. To jest nasz dom. To jest nasz dom. Nasze życie. Nasze życie. Piast Gliwice. Piast Gliwice! Patrz.